Cześć, jest sobota, 6 rano. Nie no, żartuję, 8. Jedziemy do Katowic na Biobazar. Michalina i Ania z Biobazaru, które zajmują się tam marketingiem i rozwojem Biobazaru, zaprosiły nas do Katowic, żeby zobaczyć, co tam u nich słychać. Także jedziemy zobaczyć, jak to wygląda. Jest Biobazar, jesteśmy na miejscu. Zaraz będziemy robić zakupy ekologiczne. Jesteśmy na miejscu, idziemy zobaczyć do środka, co tu się dzieje ciekawego. Kacki ziemniaczane, krokiety, pierogi ruskie. Chcesz coś? Co bierzemy? To jest na wagę czy na sztuki? Na sztuki. Okej. Okay. Kapustę poprosimy jedną, pierogi jeszcze. Proszę. Takie bardziej kupy się trzymają. Tam jest po kilogram, tak? A to i tak nie kawa. Można wyciągać sobie? Co pani poleca? A sprzedajecie jakoś online, czy tylko tutaj, jak jesteście dostępni? Tylko tutaj. Okej. Okay. Dzień dobry. Ja bym sobie może taki kawałek z pieprzem wziął w takim razie. Okej, zakupy zrobione. Jedziemy teraz zwiedzać Katowice. Już jestem w domu, tutaj pokażę wam zakupy, to są pierogi z truskawkami, pierogi ruskie, ziemniaki, ser z nerkowców, ser kozi, to nie wiem co to jest nakupiło, ale też jakiś ser, kapusta, ja sobie zrobiłem zapas piwka na najbliższe tygodnie, 3 rodzaje, w tym jedno bezalkoholowe, jedno takie mocno chmielowe, jak lubię. Podsumowując wizytę na Biobazarze, warto pojechać. Szkoda, że mam aż 80 km z Krakowa, ale jeżeli mieszkacie w Katowicach, to naprawdę warto sprawdzić to miejsce. Fajnie, że się skupiają na certyfikowanych, ekologicznych produktach. Na pewno jest dużo mięsa. Wybór, no w Krakowie ciężko kupić dobre, ekologiczne mięso. Tam był wybór naprawdę rewelacyjny. 3 albo 4 stoiska z mięsem. Jedno było też stoisko z rybami. Także fajny wybór, warto pojechać. Jeżeli mieszkacie w Katowicach, zapraszam, sprawdźcie to miejsce.